Siemaneczko, jestem Hytem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mamy wrzesień, jak widzicie. Lecimy sobie w końcu z żniwami owsa, które no przeciągnęły się, powiedzmy, że ponieważ owsiane dopiero na właśnie mamy ogarnięte to na wrześniu. Lecimy, 60 spięta. Nie znacie jak jest zamieńczyć, więc wybrałem tylko i wyłącznie niemiecką szczepę, ponieważ widzę, że będzie to dość dobrze sypało. Ten owiec, no, to mnie dobrze. Tak, pół tony muszę oddać za to, żeby po prostu pożyczył ten owiec, można powiedzieć. Więc pół tony muszę mu oddać. Ale jeszcze jest tym zarobkiem, można powiedzieć. No było odmiany miał do owca. Bo naprawdę luksus to sypie. Na koncie 7900 coś z tych pieniędzy powoli nam zaczyna zarabiać. Pensja dopiero przyszła jedna, bo jeszcze czeka szef czeka jeszcze za przelewem leczarni. Dopiero mi zapłaci. Nie śpieszy mi się oczywiście za to, że dom zdąży zapłacić. Rzepaczek posiany, widzicie, jest elegancko, bo wschodził, nie ma biedy, nie ma wstydu, tak powiem. Ładnie się skrzeli w miarę, zaraz pójdziemy, zobaczymy. Patrzcie, rzepaczek dość ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Nie wałowałem, zobaczymy, co to wyjdzie. Pierwszy sezon rzepaku. Ogólnie coś się zrobiłem poza, może pozostać między nagraniami, bo widzicie, jest case z łyżką. Ogarnąłem byki. No i patrzcie, że ogólnie byczki nam dość sporo porosły. Teraz u wolnika miałem 60 tysięcy litrów, więc 60 ton miałem tutaj wyjść u tych byków. Myślę, że no kurewsko dużo tego było. Ogólnie zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Jeszcze nie zapnąłem byków, ale byś tam uciekły. Byki ogólnie kosztują 2200 zł. I to są byki inomiesięczne, 5-miesięczne. Troszeczkę ta cena jest, wiecie, migrowana, ale widzicie, że mam teraz sztuki po 6000 krowy, mam po 300 jałówki i cielaki mam po 600. W miarę realnie to wygląda teraz. W końcu coś innego. Tutaj patrzcie, samiec 900 kosztuje. Samiec, no byk 900 zł, limuzę. Dorosły 6000. Zwykłych byków kosztuje to 2900 zł. Co jakoś dziwnie to kosztuje, no ale co zrobić. No a tak ogólnie patrząc, na to troszeczkę tych bydlaczków mamy tutaj. Mamy tutaj byki, gdzieś tu były byki. Dwa byki w wieku 12 miesięcy za 1920. I jeden gdzieś jeszcze mi tu gdzieś chyba zaginął, czy mi się zdaje. A no może mi się zdało, że to był. Nie, tu jest jeszcze na 2900. 15-miesięczny, bo powiem szczerze, no nie ma takiej tragedii cenowo. Ale jest. Konkretne byki teraz wyszły. Chyba lecimy z tematem, bo naprawdę nie ma czasu. Tutaj na pierdzielanie się zbytnio, no ale wiecie, chciałem wam pokazać te byki, jak to wygląda. I powiem szczerze, no powinno być dobry hit z tego tych byków. Ja nie daję ceny. Ogólnie też co zrobiłem, zapłaciłem 10 900 zł. Właśnie za 10 500 za powiedzmy te byki, które właśnie teraz aktualnie mam. Dopłaciłem, żeby nie było. Ale tak na szczęście widzicie, że tych pieniędzy no, w tym miesiącu nam nie brakuje, można powiedzieć. Nie ma tragedii. Ogólnie też pamiętam te byki, które mam teraz w oborze, będę sprzedawał. Cześć. Tak nie mieszały te byki z krowami. I taki właśnie jest zamysł tego wszystkiego, żeby tutaj były same krowy. Jeszcze jedno pastwisko postawione właśnie na typowo byki drugie. I jeszcze można powiedzieć pastwisko tutaj. Co właśnie kosimy, będzie pastwisko dla krów, które będą bieg miały i będzie ogarniane wszystko właśnie związane z tymi krowami, czyli no będzie sporo roboty.
ale chcę troszeczkę zwiększyć hodowlę, bo chcę już być samowystarczalny, nie pracować, tylko znaczy nie chodzić do pracy, tylko po prostu swoich płodów i swoich zwierząt się trzymać. Więc tutaj naprawdę cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje pod tym względem. Mam nadzieję, żeby tylko tak było. Cały czas to będzie luksusowo. Jak widzicie, jest środa ogólnie. Ja już nagrywam to bodajże na niedzielę, więc powiem szczerze, szybko mi to w tym tygodniu idzie. Na razie nagrywam ile mogę. Czyli będę nagrywał po odcinku dwa dziennie. Po prostu, żebym mógł już sobie komfortowo, jak przyjdzie robota w porach, żebym już mieć te odcinki na zapas ponagrywane. Codziennie teraz będę sobie siedział, będę nagrywał. No i w międzyczasie ogarniał nową jednostkę, która... nową, używaną jednostkę. Muszę się z tym gościem skontaktować, właśnie odnośnie tej jednostki. To tutaj może być nie tak z tą jednostką, że ona nie działa. A tu się też mówi po poprzednim odcinku, to mówię. Powiem tak, teraz we wrześniu jest dużo roboty, bo tak, mamy owiec, mamy do skoszenia jeszcze soję alaubi, a mówi na soję, ja powiem tak, zło. Mamy do skoszenia kukurydzę na kieszonkę, mamy do skoszenia jeszcze na ziarnówkę będziemy mieli, to w listopadzie prawdopodobnie, bo tak to nie wyjdzie. W tym roku, żeby nie mieli bardzo późno kukurydzę na ziarno. Mogę tak patrzeć, że wprowadzam nowe uprawy, można powiedzieć, tak? Mimo, że mam podobne, dużo rzeczy wprowadzam tutaj do moich rogów, tutaj harmonogramu. No i bardzo dobrze w sumie, mi to pasuje. Też muszę poganiać gdzieś tu nasiać sobie żyto na kieszonkę, więc też muszę poganiać. Prawdopodobnie, że to będzie tutaj, tak, tu będzie żyto właśnie po księżycie, będzie żyto na kieszonkę i będzie siane kukurydza na kieszonkę i na ziarno. Tak samo bardziej takie duże pole raczej mi nie będzie potrzebne na typowo samą kieszonkę. Zresztą, żeby było, gdybyśmy trochę zwiększyli jeszcze hodowlę, to by też się przydało, żeby to tylko właśnie było wszystko związane z tym, abyśmy mieli swoją, wszystkie rzeczy mieli w swojej hodowli. Używane, tak? Bo siana sprzedajemy, są mi sprzedajemy, no bo nie wszystko, ale część chociaż. Hampie swoje pieniędzy przede wszystkim, tak to było w lipcu, w sierpniu chciałem sprzedawać właśnie parę kostek siana, chyba kilka kostek siana, powiedzmy, musiałem sprzedać, żeby po prostu starczyło mi tego siana, znaczy siana pieniędzy na ogólne utrzymanie tego wszystkiego, tej gospodarki. No nie ma tragedii, tak, na razie jakoś tutaj wyglądamy nie tak tragicznie. Powiem szczerze, tutaj też fajnie ten owiec rodzaj widzę, bo będziemy teraz mieli drugie sypanie, czy trzecie? Trzecie, wiadomo, to nie jest pełne sypanie, a teraz znaczy będziemy praktycznie mieli pełne sypanie. To mnie satysfakcjonuje. Naprawdę fajnie ten owiec oddaje w tym roku. Ciekawe, jak się będzie ten łubin oddawał. Tam soja, będziemy mówić soja, normalnie, prawie nie było. Jak tam soja odda w tym sezonie. Jestem bardzo ciekawy. Teraz tak, też mam troszeczkę zagwozdki, bo muszę tak, teraz zasiać sobie pszenicę, a dzierżawie właśnie, która jest nowa. Na razie chyba dzierżaw teraz już więcej nie będę brał, chociaż też miałem zamiast właśnie pozycję dzierżawy, ale mnie kuźwa za dużo tych pól dzierżawia, a nie mam własnych pól. Trochę słabo to wygląda, więc też muszę coś zorganizować i kupić chyba swoje jakieś pole, nawet kiedy dobrać, ale wziąć i po prostu już sobie już ogarniać swoje pola. Większość, chociaż część kupić pól, żebym po prostu mógł już coś to ogarniać. Mam nadzieję, że trochę z owca będę miał pieniędzy.
Właśnie. No to chyba pada to mało. Szczepka tu będzie, powinna być chyba szczepa cała osa, to nie będzie tak źle. No tak liczyłem. Mi się więcej pojawia, ale pokażę jak na szybko pójdę. Liczyłem wziąć, kupić pole. To oczywiście nie ma tu 70 tysięcy kosztuje. Ale w późniejszym czasie chciałem właśnie kupić te dwa pola tutaj. No pasowne pola. Już wam pokazuję cenę tych pól. Tutaj mamy bodajże 16 tysięcy. No i tu mamy 11. To jest jeszcze w naszym zasięgu, żebyśmy to kupili. I takie fajne poletko by nam tu wyszło. Te byśmy połączyli. No i byśmy mogli nawet troszeczkę tu ogarnąć. Tutaj część pewnie porobić taką łąkę do rowku. I wtedy byśmy mieli tu taki fajny landzik. No domo, nie jest jakiś duży. Ale fajnie by to wyglądało. Tutaj ten land fajny jest, zajebisty nawet. Na 67 tysięcy. No 67 tysięcy w tym momencie to kosztuje moja dzierżawa. 69. 2000 więcej, ja myślę, że wy też wykupić, żeby po prostu już mieć z głowy. Więc teraz, jak powiedziałem, w tym sezonie poszliśmy w maszynie. Już sporo maszyny poszliśmy. Tak później będziemy sobie ogarniać temat właśnie dzierżaw, tak? Dzierżaw wykupu pól. I ogólnie zakupu swoich właśnie pól. Te dzierżawy też teraz mi pomogły. Ale sporo mi pomogły. Z tym doszła jest ta dzierżawa, znaczy tak pomogły mi naprawdę sporo, bo jednak byśmy teraz jeszcze byli, tak powiedz, w pieluchach w tym wszystkim, a tak to jednak mamy już coś tam więcej ogarnięte, więcej tych pól. Jednak ten rozwój też poszedł konkretnie. Tak mi się wydaje w moim stanie, bo wydaje. Więc no, nie ma takiej tutaj tragedii. 70 odcinków, tam lekko ponad 70 odcinków. To i tak mi ten rozwój nie jest taki szybki. Tak mi się zdaje. Taki jak powinien być. No coś się stanęło, coś tak podbiło mi. Hele to. Wiadomo, że jakby się śpiesznie rozwijać, a i tak mi się zdaje, to tempo nie jest naprawdę takie złe. To maszynki kupiliśmy jak na razie od początku dwa pola za własne. Dzierżaw mamy raz, dwa. Czekajcie. Raz, dwa. Cztery pola w razie dzierżaw na pięć swoich. Już na cztery swoje. Cztery na cztery. Mamy łąkę dzierżawę, mam tylko łąki zaraz dzierżawę, mam dużą dzierżawę i też jeszcze większą dzierżawę. I cztery dzierżawy, no, to nie tak źle. Więc wiadomo, dzierżawy są dużo większe niż to. Moje aktualne pola. Chociaż w sumie patrząc, czy tamte pole właśnie jest po księżycie, czy też nie jest jakieś małe, nie jest tak licznie małe. Więc no, na pewno ta słonka będzie tam pewnie niwelowana powoli. Będę chciał szukał gdzieś, może dzierżawy, może wykupił gdzieś pola, żeby właśnie przesiać tą łąkę. Więc też chciałem pomyśleć o tym, ale podejrzewam, że jeszcze to będzie jeden sezon tych łąk, które aktualnie posiadam, bo dzierżawa oczywiście nie może być uczona, dopóki jej nie kupię. Bo właśnie nie chcę mi dać przesiać nawet na lucerkę, która by też te fajnie oddała. Bo wiem, że to potencjał lucerna by też miała nawet spory niż taka powiedzmy tradycyjna trawa. Ale wiadomo, nic nie można człowiekowi wciskać. Dzierżawca tak decyduje, tak jest i tak będzie. Niestety. Mam nadzieję, że wobec tak naprawdę nie laguje. To on tak to ponad 30 latek. Ma się 32, 33. Wystać nie by mi mogli teraz tym fani, muszę coś pokombinować. Jakiegoś moda muszę pewnie pierniczyć, będzie git. Fajnie, w ogóle ten owiec jeszcze jest, bo będziemy trochę tych czy kostek, czy będziemy mieli na własne gospodarstwo.
na własny użytek. Więc powinno mi tej sumy stać. Teraz pewnie będę rezygnował pewnie z dawania, tak powiem, do TNR pewnie sumy, pewnie będę preferował dawanie właśnie cennego siana z kiszonką do TNR i myślę, że to będzie w sam raz. Tak mi też trzeba nie dobrać jeszcze ewentualnie dziarza, jeśli mi strachnie siana, ale raczej zdaje mi się, że jeszcze w październiku mam nadzieję, że się te tawy uda nam się skosić na siano. Oczywiście wiadomo, pogoda jest odgórna, tak decyduje, tak będzie, ale czy by się udało, byśmy mieli? Faktycznie tak, można powiedzieć, wszystkie siana byśmy robili, wszystkie tawy byśmy robili w siano, a żyto i kukurydzę byśmy mieli na kilku, wiadomo. I powinno nam w tym ogólnie w sezonie udawać się ogarnąć, no bo wiadomo, byki też same dostają same siano, więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. No też trzeba jakoś fajnie rozkminić. Wydawałem jakoś ręce i nogi miało, bo chciałem zobaczyć, zaraz zobaczymy ogólnie, jak to wygląda sytuacja z ogólnym zużyciem paszy, można powiedzieć, na dany rok naszej hodowli, czy to właśnie w krowach, czy to właśnie u krów, przepraszam, czy to właśnie u byków. No byki podejrzewam, że naprawdę będzie dość spory zarobek. Jeśli patrząc teraz, już mamy 3000 blisko z tej byki, no to myślę, że 7000 to jest możliwe do osiągnięcia. Nie wiem, czemu taki przelicznik jest robiony w tym modzie, no ale nie wnikam w to. Ja go nie robiłem, więc to mi ciężko powiedzieć. Chcę zobaczyć tylko, jak właśnie wygląda sytuacja z ilością jedzenia. Byki mają 17 tysięcy dziennie. To nie jest, znaczy przepraszam, krowy 17 tysięcy dziennie. To nie jest jakoś źle. A byki mają 16 tysięcy dziennie. Więc to nie ma tragedii. Wiecie, no ale to są 5-miesięczne. 5-miesięczne za 2000, no chyba sam w rzeczywistości chyba sprzedał takie byki za 5 miesięcy byka i 1000 wziąć, chociaż nie będę zgadywał dokładnie, jakie ceny są tych byków. Ja tylko mogę robić takie HF-ki, cimentale, połowa i mi to starcza. A czy bardziej krzyżówki HF-ów i cimentali. W zależności jakiej weterynarz przyjadzie, który weterynarz przyjadzie z firmy i to ma na pacek, tak można powiedzieć. Dobra, i no mamy to 73%, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, naprawdę. A tak patrzę, wymieniając temat. Jeśli dobrze bym poszło, to bym nagrał sobie jeszcze fajny slajd, a można powiedzieć, że już mam weekend. Prawdę mówiąc, ewentualnie jeszcze będzie wiadomo. W piątek nagrę sobie na poniedziałek i typowo weekendzik będę miał z góry, już będę miał spokój. Potem niedzielę będę miał spokój, żeby nie siedzieć i nie nagrywać. Będę miał czas, żeby właśnie ogarnąć sobie tą jednostkę kupioną. Żeby po prostu już mieć rozwój, bo nie po to dałem, kupiłem komputer po to, żeby sobie leżał, tylko po prostu, żeby go użytkować. No chciałem najpierw komputer, ale tak mi się dostałem siedzieć, czy lepszy. No po prostu kupiłem Ryzena 7700, 8 rdzenia, 16 wątków. Wiedzą to, jak nagrywają, to znaczy, że tak się dławi, bo ten już troszeczkę się dławi. No ale nic na to człowiek nie poradzi i musi później sobie pomyśleć, jak to ma dokładnie ogarnąć. Dobra, teraz tak. No po prostu w sumie robię. Ale chuj tam. Soma i tak się, jak myślałem się, same zwierzę. Pod tym względem. Dobra, teraz tak. Lecimy. Coś mi się tu 60 nieźle stopowała. Nie wiem, co się tu odwaliło. 60. No i później ma komu to jeśli są. Dobra. Będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle.
Jeśli takie już nie wam się podobało, to zapraszam do komentarzy. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z jednego odcinka. Na razie. Cześć.